Na przestrzeni ostatnich 20 lat rynek zmieniał się gigantycznie. 20 lat temu powstawały pierwsze projekty mieszkaniowe, powstawały mieszkania, nie można było wziąć kredytu hipotecznego, bo go nie było. Było bardzo wysokie oprocentowanie, dlatego nie można było stworzyć w ogóle ofert kredytowych. Zmieniała się architektura, zmieniała się wielkość mieszkań, zmieniały się miejsca, które były modne czy mniej modne. Przede wszystkim rynek przez ostatnie 20 lat dojrzewał. Powstawało przede wszystkim coraz więcej dobrych, doświadczonych, profesjonalnych firm deweloperskich, które teraz już po 20 latach potrafią zaoferować bardzo zróżnicowany produkt. Produkt bardzo wysokiej jakości, bo jakość bardzo wzrosła przez ostatnie 20 lat. No i przede wszystkim ze wszelkimi formułami finansowania, jakie są obecne, dostępne na rynku nie tylko w Polsce, ale i gdziekolwiek indziej. Oczekiwania klientów w ciągu ostatnich 20 lat się bardzo zmieniły. Oczywiście zmieniła się wielkość mieszkań, poszukiwane są coraz większe mieszkania, a przede wszystkim poszukiwane są mieszkania coraz lepszej jakości. Jakość, którą polski rynek mieszkaniowy osiągnął przez te 20 lat, to jest absolutnie niebo a ziemia. Kiedyś, można powiedzieć, byliśmy początkujący, natomiast w tej chwili polscy deweloperzy to jest absolutnie światowa elita, jeśli chodzi o jakość wykonywanych mieszkań. A widziałem ich dużo. Na rynku polskim, rynku mieszkaniowym ceny stoją. Ceny stoją i jest to taka nietypowa sytuacja przy tak wysokich, dużych obrotach, przy tak dużej ilości, tak dużym popycie na mieszkanie. W innych krajach Europy rzeczywiście ceny idą w górę i w niektórych nawet krajach, gdzie ceny zawsze były bardzo stabilne, jak w Niemczech, one znacząco urosły. Można spekulować, że w Polsce one też pójdą w górę. Może nie pójdą. Jesteśmy krajem troszkę innym, natomiast na razie ceny są stabilne i tego się spodziewamy. Dwa razy w historii firmy usiłowali dotknąć czy przekroczyć ilość 2000 mieszkań. Za dwoma pierwszymi razami nam się to nie udało, bo za każdym razem wybuchał kryzys. No, w tym roku już będziemy mieli sprzedaż mocno większą niż 2000 i będziemy dążyć do tego, żeby za chwilę przebić pułap 3000 i potem iść dalej.